Szczęść Boże, Joanna Wysocka, zapraszam na prognozę pogody. Nad Rosją, Skandynawią, a także na południu Europy rozlegać się będą układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem niżej fronty atmosferyczne, które także będą kształtować warunki pogody w Polsce. Do kraju napłynie początkowo ciepła, a następnie chłodniejsza i wilgotna masa powietrza. Dziś najwięcej słonecznego nieba zagości nad Grecją. Tam także będzie najcieplej 25 stopni. Słońce pojawi się również na południowym zachodzie i na północy. W centrum przewagę będą miały chmury. Opady deszczu prognozowane są w Bukareszcie i w Marsylii. Najchłodniej będzie w stolicy naszego kraju, 13 stopni. Ale teraz przejdźmy do szczegółów. Dzień w Polsce raczej z przewagą chmur. Opady deszczu pojawią się na wschodzie, w centrum i na południu. Niewielkie przejaśnienia możliwe wyłącznie na północy i przy zachodniej granicy. Temperatura wyniesie od 12 stopni w Krakowie do 19 stopni w Szczecinie. Powieje umiarkowany i słaby wiatr z północy i wschodu. Ciśnienie będzie się troszeczkę wahać i wyniesie 1006 hektopaskali. I ode mnie na teraz to wszystko. Zapraszam Państwa na przegląd regionów.